Cześć kochani, jest Tamara Izabel i dzisiaj porozmawiamy o książce, którą przeczytałam w trakcie mojego wyjazdu do Grecji i absolutnie mnie zauroczyła. Jest to książka 5 lat z życia Dani Kohan. To nie jest młodą kobietą, która jest, powiedzmy, konkretna. Z jednej strony ją trochę podziwiam, z drugiej strony niesamowicie mnie przeraża. Ma absolutnie wszystko zaplanowane, wszystko wykalkulowane. Wie, ile trwa jej prysznic w zależności od tego, czy myje włosy, czy nie. Wie, ile minut idzie z domu do pracy, wie, co będzie jadła w zależności od tego, jakiego rodzaju jest to dzień. Wie, w którym momencie zamieszka ze swoim chłopakiem, kiedy jej się oświadczy, kiedy wezmą ślub i gdzie będą mieszkali po tym ślubie i czym się będą zajmować po tym ślubie. I wszystko szło zgodnie z planem, tak jak miało być, tak jak sobie wyrachowała. Aż do pewnego dnia, który zresztą był bardzo istotnym dniem, dlatego że miało miejsce wtedy jej rozmowa kwalifikacyjna do wymarzonego miejsca pracy. Właśnie tego miejsca pracy z planu. Poza tym tego wieczora jej chłopak jej się oświadczył. O czym oczywiście wiedziała, bo tak było według planu. I wszystko było pięknie do momentu, kiedy dziewczyna po tych wszystkich wydarzeniach kładzie się do łóżka, usypia i budzi się 5 lat później z innym chłopakiem, z innym pierścionkiem zaręczynowym w zupełnie innym mieszkaniu. I to już jest dziwne. Ale jeszcze dziwniejsze jest to, że dziewczyna po godzinie budzi się z powrotem w tym swoim właściwym życiu, w tym swoim właściwym toku zdarzeń i absolutnie nie ma zielonego pojęcia, o co chodzi. Co się stało? Czy to był sen, czy to była wizja i przepraszam, ale nie taki był plan. Ogólnie sam zamysł na tę książkę moim zdaniem jest naprawdę świetny. W sensie od momentu, kiedy przeczytałam jego opis, byłam zafascynowana i się zastanawiałam, co tam się takiego będzie działo. Oczywiście miałam już pewne oczekiwania, ale o tym za chwilę. W każdym razie sam zamysł historii, w której po prostu ktoś jakby budzi się 5 lat później, i później budzi się z powrotem w swoim czasie i nie ma absolutnie pojęcia, o co chodzi, jest moim zdaniem świetny. Ale w momencie, kiedy mamy jako główną bohaterkę dziewczynę, która ma wszystko zaplanowane, która jest tak bardzo precyzyjna w swoich myślach, w swoich pragnieniach, ogólnie jakby mogła, to by pewnie wpisywała do kalendarza to, w którym momencie będzie szła siku. I usadowienie w takiej historii, właśnie takiej postaci, jest z jednej strony komiczne, z drugiej strony było mi naprawdę bardzo szkoda, dlatego że to była troszeczkę mieszanka wybuchowa, w sensie totalnie dwie sprzeczności i tutaj rzeczywiście jakby jeszcze bardziej było widać ten kontrast i to, że te zdarzenia, które do niej dotyczyły, mogły być dla niej w jakimś stopniu traumatyczne. Bo ona nie jest przyzwyczajona do tego, że coś idzie nie tak, jak zaplanowała. I oprócz tego, że sam zamysł tej historii niezwykle mi się od samego początku podobał i mnie intrygował, to miałam oczekiwania wobec tej książki takie, że to będzie, wiecie, taka lekka książka o miłości i w ogóle, że na pewno spotka po prostu mężczyznę, który jest dla niej, jest kimś takim, dla kogo zrezygnuje z wszystkich swoich planów, z wszystkich swoich celów życiowych. Po prostu jej życie wywróci się do góry nogami z powodu miłości. I nawet chyba byłam gotowa na taką książkę, w sensie to były wakacje, to było słońce, była plaża, były drinki. To nawet gdyby to była taka książka, to byłaby bardzo odpowiednia na ten moment. Ale okazało się, że dostałam książkę, która jest czymś absolutnie innym. To znaczy, to nie jest jakaś tam głupawa historia miłosna o pożądaniu i o jakby łamaniu swoich granic itd., itd. To jest książka o wiele głębsza, która przede wszystkim nie mówi tutaj głównie o miłości, a nawet jeżeli to nie miłości damsko-męskiej, tylko opowiada ona głównie o odkrywaniu siebie i o przyjaźni. O przyjaźni między kobietami, o poświęceniu. O takim docieraniu się, dojrzewaniu, o poświęceniach i po prostu o czymś więcej niż
niż taka tandetna miłość po prostu, którą bardzo często spotykamy właśnie w romansach. Jako że chciałam, żeby te filmiki były odrobinę krótsze, żebyście ich nie wyłączali w trakcie, tylko oglądali do końca, to przejdźmy do podsumowania. W każdym razie to jest książka, przy której naprawdę świetnie się bawiłam, bardzo dobrze spędziłam przy niej czas. Przeczytałam ją chyba w jeden dzień, czy maksymalnie półtora, co jak na moje tempo teraz to jest naprawdę, naprawdę nieźle. Ma niesamowicie przyjemny, lekki, taki bardzo przystępny język. Próbowałam znaleźć tu jeszcze jakieś mądre określenie, ale nie jestem w stanie go teraz znaleźć. W każdym razie jest napisane świetnym językiem, poza tym mamy tutaj niezwykle interesujące postaci, które rzeczywiście coś wnoszą do tej historii. To nie są jakieś tam popierdółki, które mają nam robić po prostu wielkie tło. Nie, każda z nich coś wnosi do tej historii i ma jakieś znaczenie dla tego, co się tutaj dzieje. Poza tym książka ma naprawdę intrygującą i interesującą fabułę, w sensie sam zamysł dla mnie, jak już mówiłam jakieś 5 razy, jest naprawdę genialny i bardzo mi się podobał, ale podoba mi się też to, że po pierwsze nie jest ona tak oczywista, jak się wydawało. To nie jest taka słodko pierdząca historia miłosna o tym, jak to miłość zmienia wszystko. Tylko jest ona po pierwsze czymś bardziej ambitnym niż zakładałam, a po drugie nie ma tutaj takich przestojów, nie ma tutaj takich momentów, kiedy przez rozwlekanie fabuły jesteśmy w stanie stracić zainteresowanie i stracić tą ciekawość tego, co tak naprawdę się wydarzyło i co doprowadzi do odpowiednich sytuacji. To jest też bardzo super, dlatego że podtrzymanie tego napięcia w książkach bardzo często nie jest łatwe. I po prostu dla mnie jakby ta pozycja jest serio, dużym zaskoczeniem. Jest to książka, której się totalnie nie spodziewałam. W mojej głowie to miało być coś innego, ale w żaden sposób nie jestem rozczarowana. Uważam, że wyszło jeszcze lepiej niż oczekiwałam. Mimo, że nie taki był plan. I to tyle. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Pamiętajcie, żeby koniecznie mieć subskrybowany kanał i pamiętajcie, że jeżeli chcecie wiedzieć, co się dzieje w moim nudnym życiu, ale czasem tam coś się dzieje, to możecie się tego dowiedzieć na moim Instagramie. Oczywiście będziecie mieli w opisie filmu link. Pamiętajcie koniecznie o tym, żeby dawać łapki w górę i dawać komentarze, żeby ogólnie dawać też coś od siebie i dawać sygnały, czy Wam się coś podoba, czy nie. I to tyle chyba. Życzę Wam miłego tygodnia i do zobaczenia niedługo. Pa!